Zapraszam na Vlogmas. Dzień dobry, kochani. Witamy serdecznie w najnowszym vlogu. Izabelę znacie z różnych wygłup. Ej, zobacz, mamy teraz takie krótkie włosy, ostatnio mieliśmy takie długie. Siostry. No, dokładnie. Jesteśmy przed Kinem Kobiet. Kino Kobiet to jest takie wydarzenie, gdzie jest film tylko dla kobiet. Cała pełna sala kobiet. I przed tym kinem wystawiają się różni wystawcy, tak jak my dzisiaj. Zaraz wam pokażę, kto jest jeszcze. Ale, co jest bardzo ważne, przed każdym seansem zawsze są też konkursy z nagrodami. I między innymi dzisiaj sponsorujemy i też będziemy też wam trochę ponagrywać, nie? No, mamy korówki, przybijamy piąteczki. Już wam pokażę, co tam jest. Tutaj jest nasze stanowisko z babysim.com. Nie, bo tam musimy wychodzić troszkę. No, tak o tyle chociaż. Na nasze cienkie dupki. Jest babysimka. Jest Ponko obok. Lego. Regiuszulki. Pokazuje twój asortyment. Siema. Ej, ty masz tu super światło w tym momencie. Tak, super światło. O, już mam. Nie. Zapraszamy do Kuby po te, światło, po, te, po te koszulki, które ja tak uwielbiam. Bo wiesz, że ja w Świętokrzyskiej Czarownicy śpię zawsze. Wiem, że śpię. Genialne po prostu są. A gdzie jest różowa czapka? Gdzie jest różowa czapka? Różowa sprzedała się z czarownicą. O, ale są ogólnie. O, tak. Jest z piździ. Jeden, pięć. Człowiek ma, ale ona jeszcze musi znać odpowiedź na pytanie. Serio? Nie wiem, bo dezodorant do stóp zawsze czeka. Jedziemy. Do czego to służy? Widziałam. Zuzanna, masz to? Mam! Skipko! Tak. 4. To jest nowa zabawa, dziękuję wam za to. Raz, dwa, trzy, mama, jaka patrzy, trzy parasolki. Raz, dwa, trzy, swoje parasolki, jedna! Parasolka! Parasolka, bruchatka, parasolka! Jeszcze się obróć! Nie, no słuchajcie. Słuchatka wygrała! Tutaj jest sznur. No niekoniecznie sznur, akurat wyszedł nam kabel, no ale najpierw. Nie jest problem. Mademoiselle trzyma tu, Antonówka trzyma tu. Ja specjalnie podkreślam Antonówka, która się pisze jak, to się powie? Przez dwa O i V, Asia bardzo się peszy. Albo Mademoiselle Zu, pisane po francusku. I w ogóle, słuchajcie, i dobrze się bawimy na Instagramie, obserwując ich profile. To kto ma ochotę na te wypasione nagrody? Kto ma ochotę? Więc schodzi na dół, słuchajcie, i walka po prostu się toczy. Ekspert. I co? Wow! I idzie po prostu wróżka. Aneta, nie mówisz? Izabelko? Jak się czujesz po... To jest nosiciel czapki, bo ona jest dużo silniejsza ode mnie. I Antonówka z Ponko również nosi. No. Nie ma lustra, żeby zobaczyć, jaki ja jestem cygan. Może to pana nagrać. O, kurczaki! To możemy coś nagrać. Ej, jestem cygan. Jestem przyzwyczajona, ja zawsze tak chodzę. A teraz tyłem. Pierwszy? Cygan. No. A ty zostajesz w windzie. Nie, to co, nie nagrywaj. Dla. Aha. Mam na biurku, w biurze, taki mały bałagan, ale dlatego, że właśnie nagrywałam dla was filmik i on się pojawi, myślę, po tym vlogu, ale chciałam wam też pokazać lampę, którą
ostatnio zamówiłam na AliExpress za jakieś 56-7 zł. Bardzo fajna lampa, która ma tutaj przyciski, więc tak, można ją wyłączyć i wygląda tak. Można ją włączyć i zmieniać jej w ogóle światło. Teraz jest światło, jak przybliżę, to powinniście to zobaczyć. Jest światło białe z żółtym. Jest samo białe, jest samo żółte, albo znowu to białe z żółtym. I można, o tak wezmę, można zwiększać jej intensywność. W jedną i w drugą stronę. Teraz się robi troszkę ciemniej. O, teraz będziecie to widzieć, teraz się robi trochę jaśniej. Genialna, naprawdę jest genialna. Jak chcecie linka do zapisanych stories na moim Instagramie, jest właśnie ta lampa razem z linkiem i ze wszystkim. A to poopowiadam Wam w następnym filmiku o tym. O, doświetlając się tutaj tą moją nową lampą, pokażę Wam, bo zamówiłam sobie w preorderze Nicoli dwie książki kucharskie, zarówno Insta serial o gotowaniu, jak i dokładkę. No i powiem Wam, że jeszcze ich nie otwierałam, a jestem bardzo ciekawa. Co mi się bardzo podoba, to to, że te okładki są bardzo fajne. Są takie, no naprawdę, naprawdę mega fajne. To jest takie typowo jej. Zarówno te zdjęcia, taki właśnie kolaż z Instagrama. Bardzo jest to fajne. Aha, bo tutaj jest na granatowo, a tutaj jak otworzyłam, to jest na miętowo. No to też jest super właśnie, że to jest wszystko na miętowo. No i co? Bardzo mi się podoba rozmieszczenie, zarówno przepisy, jak i zdjęcia. Bardzo ładnie to wszystko wygląda, zobaczcie, ale to właśnie nie jest wszystko to samo. Bo myślałam, że będzie także zdjęcie i przepis. A jest taka różnorodność tutaj, jest dużo no fajnych i mniej fajnych zdjęć, to znaczy takie widać, że po prostu nie są super robione przez profesjonalista, tak? Bo na przykład tu jest brudny garnek od zupy czy coś, co jest bardzo fajne, bo to właśnie tak, wiecie, jest to po prostu bardziej tak, o, no bo na przykład, wiesz, brudny bibuś, nie? No, co jest fajne, o, albo to zdjęcie jest na przykład nieostre, nie? Nie wiem, czy wy to widzicie, ale ono jest nieostre. Jest ruszony w ogóle, o może na tej zasadzie. Także no, całkiem nieźle to wygląda. Podobno dokładka jest jeszcze lepsza od tej pierwszej części. I jestem też bardzo ciekawa właśnie, jak to wygląda. Dam Wam znać na pewno na dniach. O, i widać, że troszkę... Nie, styl zdjęcia jest podobny. No i to jest właśnie niesamowite, no nie? Że te zdjęcia są totalnie nieprofesjonalne, cykane po prostu od tak. Przez Leica i właśnie to wygląda później tak super, bo to jest właśnie takie, wiecie, takie swojskie. Tak bardzo Wam nie pokazywałam długo różnych rzeczy, że po prostu teraz, aż nie wiem, wszystko muszę Wam pokazać. Patrzcie, taki case mi dzisiaj doszedł. Co prawda niektóre te kwadraciki się tutaj zacinają i jak wezmę tak do góry nogami, to na przykład te z góry nie chcą spaść. Albo tu są takie cztery na razie, które utknęły, ale myślę, że jakbym zdjęła to, no to... to ruszymy, zobaczcie, jest brokat, sumy młotki, no tak, śmieszny ten case, AliExpress mi przyszedł, no tak troszkę go będę miała, no po prostu coś innego, nie? Taki śmieszny. Pamiętacie, jak w zeszłym roku Wam pokazywałam, że kupiłam całkiem niechcący te tory z Lidla, które tak wszyscy uwielbiają, a mi się po prostu trafiły, bo był nowy Lidl, bardzo duża dostawa. No, więc one u nas są cały czas w użyciu. Później dokupiliśmy trochę tych torów z Ikei jeszcze, więc je łączymy. No i na razie wystarczy i trzymamy to wszystko w takim dużym pudełku po prostu z Pepco. A u nas już świąteczne piosenki, nie ma jeszcze choinki, bo tutaj będzie zamiast tej palmy. A palma pewnie pójdzie do mojego biura. No, ale już świąteczne piosenki są i kominek też. Kochane, dziękuję bardzo, że byliście ze mną podczas tego vloga. Mam nadzieję, że podobała Wam się taka krótka mini relacja z Kina Kobiet. Naprawdę zachęcam Was do tego, żebyście w swoich miastach chodziły na takie wydarzenia, bo jest naprawdę ogrom energii i śmiechu. No tą stawkę z Izabelką też w samochodzie taką rzuciliśmy i nie udawajcie, że nie znacie tej piosenki, każdy zna ten refren. No i co? Zostawcie kciuka w górę. Mam nadzieję też, że zostawicie jakiś komentarz i do zobaczenia już w kolejnym vlogmasku.